przebiegu całego spotkania nie ma co ukrywać, że Pogoń była zespołem lepszym. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, wiedzieliśmy, że nie możemy tu przyjechać, żeby prowadzić otwartą grę. Postawiliśmy na zorganizowaną defensywę i myślę, że do pewnego momentu to przynosiło skutek. Wykazaliśmy się 100% skutecznością w pierwszej połowie. W optymalnym momencie strzeliliśmy bramkę na 1-0 i udało się ten wynik dotrzymać do końca pierwszej połowy. No cóż, straciliśmy 4 bramki. Tak naprawdę po 4 stałych momentach gry w tym sezonie jeszcze nie straciliśmy żadnej bramki w ten sposób. Natomiast tutaj problematyczne. Tak, wiadomo, że jest VAR, ręka przypadkowa na 1-1 bardzo szybko po rozpoczęciu drugiej połowy uskrzydliła Pogoń. Potem po 5 minutach gol samobójczy po stałym fragmencie gry i tak naprawdę było widać, że im dalej, tym gorzej. Natomiast były jakieś tam jeszcze 2 zagrożenia z naszej strony, że można było się pokusić o 1-3 bramki. Natomiast potem już Pogoń zdecydowanie kontrolowała mecz i wygrało to spotkanie zasłużenie. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to teraz jest na ten moment. Czy mamy pytania? Panie Wilanie, o jedną rzecz pytam Jerzy Chwałek. Panie trenerze, co się stało przed meczem? Bo nie było Marcina Fisa, a przed Mateusz Żyro. Nawet w składach nie było to uwzględnione. Tak, Marcin Fis w tygodniu doznał drobnego urazu i po prostu po rozgrzewce stwierdziliśmy, że nie ma sensu ryzykować i dokonaliśmy takiej zmiany. Dziękuję, Kuba. Proszę. Tak. Chciałem trenerze o bramkarza zapytać, bo to jest chyba jeden z bohaterów w tym meczu. Nawet nie chodzi o wynik, ale o jego postawę, interwencję i tak jak potrafił w wielu przypadkach nieprawdopodobnie zatrzymać się zawodnika Pogoni Szczecin. Zgadza się, szczególnie w początkowej fazie meczu, gdzie Pogoń napierała, być może momentami Pogoń też nie miała jakiegoś wielkiego pomysłu, ale było kilka takich sytuacji, w których Rafał zdecydowanie pomógł i można tak powiedzieć, że w tym meczu był jednym z najlepszych naszych zawodników. Jeszcze jedno pytanie przesłane przez pana Mateusza Prokopiaka z redakcji Podkarpacie Live. A zarówno w meczu z Pogonią Szczecin, jak również w zeszłotygodniowym z Wisłą Kraków pana zespół tracił bramkę w początkowych minutach drugiej połowy meczu. Czym jest spowodowany ten brak koncentracji? Znaczy myślę, że akurat tych dwóch spotkań nie można porównywać, bo tam była bramka normalnie z gry z akcji, natomiast dzisiaj wiadomo, że to jest był stały fragment gry, przypadkowa ręka, dosłownie, myślę, że to był czysty przypadek, ale niestety to, tak jak powiedziałem, dodało skrzydeł Pogoni i mecz odwrócił się w zupełnie inną stronę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę w takim razie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.